No więc ten film będzie się nazywał Podczas pandemii wszyscy dostają świra, albo wszyscy dostają większego świra niż zazwyczaj. Zwrócił na to uwagę m.in. Rafał Ziemkiewicz, ale i on nie ustrzegł się od świra! Ja nie lepszy, zaraz o tym wszystkim powiem. A więc tak, zauważymy, co się dzieje podczas pandemii. Otóż zaczyna się pandemia i kto nie robi lockdownu? No tylko... I... No i jeszcze ci, co robią wszystko po swojemu, czyli Szwecja. Tak, czyli... O gamla fria, o wielki ganurt, o ty stal odledzierika hena. No wiadomo, no więc po jakimś czasie Amerykanie i Brytyjczycy robią to wszystko, co wszyscy, ale jeszcze Szwedzi są otoczeni przez inne kraje, więc robią to, co inne kraje. Znaczy nie muszą robić to, co inne kraje, wystarczy zamknąć barn, czyli dzieciaki w skolan i jest po sprawie. No i cóż, no i jeszcze Łukaszenka, ale on rozumuje kategoriami ja i moja zadnica. Także skoro tak, to ludzie i tak tam, a niech se zdychają, wszystko jedno. Zresztą i tak nie ma, tak samo jak Korea Północna, nie ma zielonego pojęcia, taki dyktator, co tam się u niego właściwie dzieje. No to tyle, więc wszyscy zareagowali tak jak zwykle, de facto. No i co tam jeszcze? Proszę zwrócić uwagę, że ci, co zawsze drą ryja o konstytucję, to drą ryja o konstytucję. Ale jak konstytucja nagle jest anty taka coś tam, no to już przeciwnie. Ten cały wyroczek Trybunału, on jeżeli się władza ustawodawcza na tym nie oprze, robiąc jakieś nowe ustawy, to automatycznie nie robi niczego. I teraz proszę o, jeśli ktoś z Państwa słuchających wie, jako że coraz bardziej przechodzimy na takie forum właściwie, to może mi ktoś powie, jak to właściwie jest, bo ja wiem tylko, że automatycznie nie staje się prawem wyrok Trybunału, bo on tylko mówi, co jest zgodne z Konstytucją, co nie, jeśli się go zapyta i tylko to oni mogą zrobić. Nawet vota separate są trochę podejrzane, no ale niech sobie będą. No mówię, niech sobie będą. PO-wscy i PiS-owscy sędziowie powiedzieli to samo, a mimo to PO wyszło na ulicę i jej stronnicy w dużych peowskich miastach, takich jak Poznań, prawda? Oto sen o Poznaniu peowskim mym. No więc w każdym razie no, to co zwykle, tak? Czyli jak się poawanturować. I teraz tak, czy ktoś wie, czy, bo ja wiem, że to nie wchodzi w prawo. No chyba, że tylko niewielka część posłów PiS-u i trochę większa tych bardziej świrowskich religijnie, czyli tam ziobrystów i gowinistów, to ci tak. I krótko mówiąc, łącznie z 90 posłów chciało usłyszeć, co tyk ma do powiedzenia o tym, a więc nawet jak odliczymy tych kilkunastu ziobrystów i 20 gowinowców, czy jakoś tak, to mamy nadal tylko 1/4 PiS-u. Także nie wiem, czy w PiS-ie jest wola, żeby w ogóle przepchnąć coś takiego w Sejmie. Ale teraz, jeżeli podobno, a nie wiem, czy to prawda, podobno jest tak, że kobiety, które miały już zaplanowane terminy na przerwanie ciąży z powodów uszkodzeniowo-płodowych i tak dalej, podobno to się ma nie odbyć. Mimo że, i teraz się zastanawiam, czy to się ma nie odbyć dlatego, że prawo, bo tak jak mówię, wyrok Trybunału nie jest prawem jeszcze, chociaż tak brzmi, jakby był, ale nie jest. Bo to władza ustawodawcza tworzy prawo, a sądownicza tylko stoi na jego straży. Więc kompromis aborcyjny nie ulega zmianie jeszcze. Może ulec, to wtedy będziemy krzyczeć, ja też, ale na razie chyba jeszcze nie. Natomiast czy to się nie odbywa dlatego, że szpitale się boją narazić rządu, czy to się nie odbywa dlatego, że jest lockdown i w ogóle się nie robi operacji za bardzo, bo wiadomo, że jak były ludzie tam mówili,
Między innymi Konfederacja, która najpierw kłamała, że pandemii nie ma, bo to Soros i Gates, potem coś tam, potem, że namordniki nas mają udusić, to kłamali też o tym, że zaraz, przecież spada liczba zmarłych, a nie wzrasta. No spada, bo trudne operacje odstawiono na dalsze terminy. Więc to manipulacja kolejna, numer 697 ze strony Konfederacji, która teraz mówi, że pandemia jednak jest, ale że PiS i tak jest do dupy. No, musi tak mówić, opozycja zawsze musi tak mówić, bo chce zająć miejsce rządu, tak? Tylko że do tego to by trzeba, panie Mentzen, ułożyć jakiś fajny ten program GOSP podatkowy, a nie jakieś tam eciepecie, co się nie dodawa. I nawet w miarę neutralna rzepa powiedziała, że która cały czas balansuje między wszystkimi tymi biegunami. Proszę nie mylić, bo rzepa się myli ludziom, bo do rzeczy myli się z uważam, że. Do rzeczy i uważam, że to jest inny świat, tak? No ale dobra. Więc w miarę neutralna rzepa powiedziała, że ten plan się nie zgadza i pochwaliła nawet plan lewicy, także i plan PO, a tylko plan rządu i innych tam. Tylko ten plan się nie nadawał. Najbardziej kosztowny był. I nie, bo nie ma szans, żeby się sam pokrył, że tak powiem. No dobra, natomiast, więc nie wiem, jak to jest z tymi operacjami. Można spotkać dużo pierdół teraz, więc wolałbym się nie wypowiadać, bo ludzie mówią to, co chcą i udają, że coś tam popiera to ich tych. Ja nie mam takiego zwyczaju. Natomiast co mam na myśli, mówiąc, że nawet nie ja nie uchroniłem się od świra. Aha, najpierw jeszcze redaktor Ziemkiewicz. On słusznie zauważył, że ludzie wyszli na ulicę i to można też zrozumieć, bo trzeba sobie pokrzyczeć i tak dalej. Dla wszystkich nas jest to trudne. Natomiast Ziemkiewicz powiedział: no okej, ale są manifestacje kobiet i inne. O rolnikach i futerkowcach nie wspomniał, których liczbę żyjących z futerkowców rzeczy jakoś tak ostatnio agraryczny się zrobił i powiększa trochę liczbę ludzi, którzy żyją z tego biznesu, także też nie jest do końca taki kryształowy. Ale mówił, że no jak tutaj kobiety krzyczą, a cmentarze się odwołuje, tak? No. Od czego zacząć? Na cmentarze idą często ludzie starzy i tam jest zagęszczenie większe niż na jakiejś takiej manifestacji na 1000 osób. Na cmentarz, na który ja jeżdżę z rodziną, na przykład, tam jest wielokrotnie więcej niż 1000 osób, niż 1000 manifestantów. To po pierwsze. Manifestują głównie osoby młode, więc to też jest trochę inaczej. Na cmentarzach to raczej przeważają osoby starsze, bo one tak bardziej są jakby związane z tymi obrządkami. No to choćby to, nie? No. Więc też trochę mu odbija. Odbija oczywiście konfederatom, oni tam kłamią, że tylko im każą. Każdy kłamie, że tylko ich policja pałuje, a policja pałuje wszystkich łamiących kwarantannę, o ile może to w ogóle się za nich zabrać, bo w tej chwili policja widzi, jak wielu ludzi wyłazi na ulicę, bo i agro futerko i aborcjo, i antyaborcjo, bo radość kajogodkowców i antynamordnikowców z Konfederacji Swoboda i Niezawisłość, no i tak dalej, więc i słusznie tutaj zauważył akurat lepszy komentator, rzeczywiście zachował się zgodnie ze swoją nazwą, bo zauważył, że wszystkich się tak samo pałuje. Inny obserwowany przeze mnie i lubiany YouTuber, czyli Szarpanki z życiem, który reprezentuje jakby tą drugą stronę spektrum i wali raczej w lewicowe świrstwo, tak jak komentator w prawicowe. Szarpanki zauważył, że policja raczej zatrzyma jakichś tam narodowców, a nie Julki, jak on to mówi, czyli te lewicowe dziewczęta z dużych miast, bo uważają chyba, policja chyba uważa, że Julki wykończą się same. Może tak, może nie. W każdym razie
Tak naprawdę policja stara się reagować na wszystkie manifestacje po równi, a wszyscy kłamią, że tylko oni są prześladowani. No. Natomiast co ja? No ja się zrobiłem jeszcze większym odludkiem i bibliofilem niż wcześniej. Teraz zagrzebałem się w XVIII-wiecznej Szwecji i staram się od tego wszystkiego uciec i też robię tak samo tak jak powiedziałem. Wszyscy robią to samo co zawsze, tylko jeszcze bardziej. No więc ja i także ja nie jestem od tego wolnym.